Strategiczna choroba. Jest ona spierdolnięta, no co się mam. Jak ja... Mam dla Was bardzo trudne zadanie. Określcie, proszę, w komentarzu Elizę Michalik bez używania wulgaryzmów. I ja od razu mówię, że ja nie potrafię. Bo I... ciężko znaleźć adekwatne słowa, żeby opisać to, co robi zawodowo Eliza Michalik. A przypomnijmy zasugerowała, że minister Ziobro symuluje chorobę, żeby uniknąć jakiejś odpowiedzialności. To jest pytanie... strategiczna choroba. Jeśli się mylę i Ziobro umrze. Tylko pytanie, za co odpowiedzialności? Może za pokonanie w Polsce mafii vat -owskiej? Krzysztof Stanowski w swoim programie powiedział o niej to. Mhm. jest to deficyt intelektualny, drogi Robercie. Mhm. Dobrze. Deficyt mózgu. Czego jeszcze? Bo będzie się tak. deficyty. Deficyt także pewnej empatii. Jeszcze jakiś? Jest ona się no mam... W zakładce społeczności.